Hello, hello! Z tej strony kapitan Blady. A dzisiaj rozpoczynamy całkowicie nową serię Shakes and Fidget, czyli gra przeglądarkowa. Po raz pierwszy raz coś takiego się pojawia na moim kanale. I z tej gry, jako że ona jest przeglądarkowa, jednak tutaj bardzo dużo rzeczy jest takich, że e, trzeba poczekać kilka minut albo godzin na coś, żeby coś się wydarzyło, dlatego raczej ona będzie taka trochę pocięta to jest raz, że będzie trochę pocięta, dwa, że po prostu odcinki będą się pojawiać raz na jakiś czas powiedzmy teraz dopiero zaczynam bo dopiero jestem świeży w tej grze, to teraz nagram ten odcinek, a po prostu kiedy tam gdzieś dojdę do jakiegoś wyższego poziomu to sobie z tej gry znowu coś nagram to tak, w tą grę między innymi gra też Hadesiak jak bardzo chciał, żebym zagrał sobie w tą grę, <laughs> ale niestety przez moją głupotę, yy, że tak powiem, stworzyłem sobie konto nie, yy, nie na tym, nie na tym świecie, na którym on gra, no ale już trudno w sumie zobaczyłem. W sumie tak troszkę pograłem sobie, ja to mówię, to jest całkowicie mój początek. Jak widzicie, ja mam świeżą postać, może jak na szósty poziom wydaje mi się że całkiem dobrze. No i dzisiaj będzie taki pierwszy odcinek, bardziej taki. Bym powiedział instruktażowy, to znaczy mniej więcej pewnie dużo osób pewnie kojarzy grę, prawdopodobnie dużo osób też konto tutaj ma. Pierwsze co muszę wam się pożalić, to w ogóle tak, Kapitan Bladeusz się nazywa, nazywa a pierwsze co muszę się po, po, ten, po poskarżyć, że to jest po prostu niedopuszczalne, bo to jest chyba. Y Poczaj, gdzie to jest. O, tu. Sala chwały i jestem kapitan Bladeusz, co nie? Ale wcześniej chciałem być Bloody. Wchodzę, patrzę na Bloody, patrzę... Nie no, zajęty, co nie? I to jest jeszcze trzeci, łapiecie, że trzeci poziom... O, ty cwaniaczku! Taki byłeś cwany? Co? Mój nick wziąłeś? A masz! Czy chcesz zaatakować gracza Bloody nawet czy teraz? Nie będzie, nie będzie, liczy... nie dostanę za to expa, ale jak to się mówi, trzeba było wybrać. Aha, muszę za... A, bo jeszcze jestem w trakcie misji. Dobra, to za chwilę zaatakujemy Bladusz. Dobra. Blady jest zajęte, po czym patrzę? Kapitan Blady. I też było zajęte. Tym razem jakiś czas. Po prostu no niewiarygodne, czemu ludzie mi kradniecie ten? Czemu mi kradniecie moją ksywę? Ja się to nie zgadzam. Dobra, poczekaj, wróćmy to tak. Zaraz wszystko przedstawię, wrócę jeszcze do karczmy, bo tu miałem misję yy, do wykonania. To teraz szybko sobie odbierzemy znaleziony. Dobra. Dostałem trochę hajsu. Ogólnie tak, karczwa. To tak po kolei wytłumaczę, co to jest. Skra przeglądarkowa, czyli taka wiecie, że się klika, i co jakiś czas się. Yy, coś ten. Co to jest w ogóle? Awanturniczość. Możesz odzyskać chęć do przygody. a Czyli krótko mówiąc, to jest coś takiego, że chyba chęć do przygody. I mówię jeszcze, jestem początkującym, więc jeszcze do końca tej gry nie ogarniam tak w pełni. Tu można sobie o coś pograć, o gruby hajs, a to jest są misje. Na tym poziomie jest bardzo duży plus, to jest, że dopiero zaczynam, więc sprawa jest taka, że misje są bardzo krótkie. Typu półtora, półtora minuty, typu jakaś minuta. Nie można tutaj całkiem niezłe rzeczy dostać, trochę expa zbierać, co nie. Ogólnie, no całkiem, całkiem niedługie misje są. Więc to jest spoko. Potem mamy arenę i arena. I na przykład, jak tu wejdziemy sobie w arenę i walczy, zawalczymy z jakimiś tutaj, z tymi ziomeczkami, co tutaj są, to jeśli ich pokonamy, to za to już zdobywamy expa Myślę, że możemy bez problemu zaatakować to? Nie, no, tego myślę, żebyśmy z bezpokoju pokonali, bo jest o wiele chyba słabszy od nas, więc zaatakujmy go. Jest siódmy level, ten ma szósty. A, co tam, Jolo, zaatakujemy go. O kurde, zacięta walka, ale pierwszy zaatakowałem. Dawaj, cios! Jest! O, oh, zniszczył. Nie! Jak mnie zniszczył! Nie! I po co mi to było? To się bardzo często zdarza, że przegrywam. Ale jakby to nie jest takie aż ważne. To ja nie gram tutaj, żeby. No trudno. Straciłem, straciłem moją walkę, miałem bladiego też zaatakować. A propos, a propos walki, też wam powiem, że. Yy, walczyłem sobie... o, ten uch Greimer zaatakowałem go, i on miał całkiem dużo złota, więc ja sobie tak myślę, że zaatakujemy go jeszcze raz, co nie? Bo całkiem dużo złota od niego miałem. I to się rzadko zdarza. Tutaj jest taka możliwość, że można drugi raz zaatakować jakiegoś gracza. Tylko że ekspo się za to nie stanie, Na z tym niestety przygrałem. Yy, dobra, oprócz tego mamy wartę. Warte to jest chyba coś takiego, że po prostu jak się idziesz na kilka godzin, na przykład idziesz spać, to sobie dajesz wartę, no i po prostu tam nasz gościu. Pracujesz sobie tam przez 10 godzin, nie ma ciebie, i potem dostajesz za to hajs. To takie. Jak i tak nie będziesz siedział przy kąpie, to warto to wziąć. Yy, gabinet magii. To są jakieś takie. Jakieś amulety. Tutaj widzicie coś, tu daje. Na przykład ja mam taka inteligencja 6, to jest jakieś inteligencja 2. Jakieś są, ale i takie na przykład eliksir żonglera, że zręczność o 10% ci zwiększa. Niektóre są całkiem fajne. Yy, aczkolwiek, no ja sobie. No nie, no ja się nie bawiłem, nie bawię w takie rzeczy, sobie wytrzymałoś, to jakieś szczęście. Na razie się w nic takiego nie bawiłem. W sumie, może w coś zainwestujmy, mamy trochę mało hajsu. Yy, no to zam, dalej tak, zbrojownia to. Aha, zbrojowni już byłem, czy nie byłem, bo gabinet magii, dobra, zbrojownia. Zbrojowni też może kupić różne rzeczy, mogłem kupić, bo na razie mam takie mega podstawowe, ale też ciągle sobie tak myślę, że yy, po co? <laughs> że nie ma to sensu. W sensie, że mam za niski level, żeby się martwić z takimi pierdołami jak kostiumy, więc po prostu na razie nie kupuję. Na razie wszystko tutaj zatracam w inwestowanie, właśnie jakieś takie drobne rzeczy, co nie. Właśnie zainwestowałem, trochę ais wydałem. Na razie uważam, że w ubranie nie ma sensu. O, coś fajnego właśnie tutaj, no, zobaczmy. Nie, no, moje to jest o wiele lepsze, jednak. Moje to jednak o wiele lepsze jest, jakby nie patrzeć. To jest o wiele gorsze. To w sumie to możemy sprzedać, tak sobie myślę. E, pancerz i szczęścia, tu inteligencja. No, czy to, jest, czy to jest lepsze, ten pancerz? Czy lepiej pancerz 5 inteligencji więcej? No, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co nie, co jest takie super, bardziej super. Niby więcej do pancerza, ale tak. Eee, nie będziemy się w to bawić. I nagle okazuje się, że mamy mnóstwo hajsów i możemy kupić sobie na przykład. Yy, na przykład to możemy sobie kupić, tą. Yy, yy, tą szatę całą, co nie? Może to się, może się to przydać. Może się to przydać, a może się w sumie nie przydać. Dlatego nie, będziemy inwestować raczej w rzeczy. Ja na razie nie chcę inwestować w ubrania, więc tutaj inwestuję sobie cały czas w ulepszenia. Dalej, dalej mamy stajnie i tutaj możemy kupić sobie jakiegoś wierzchowca, który coś tam nam daje na plus. I mamy takie podstawowe, to jest na przykład taka krowa najtańsza. I to, nawet, to jest nawet tanie, w sumie nawet to kupy, bo to czas podróży skraca 10% Mamy też konia, które są o wiele droższe, 20% Mamy potem już Geparda, Tygrysa się znaczy I on skraca o 30%, tylko że tutaj już trzeba użyć 10 plus grzybek Grzybki to jest ogólnie no, coś takiego typu Kup sobie to za hajs, żeby po prostu ułatwić, szybciej Ci się grało Tutaj u grzybiarza można Jest coś takiego, można kupić właśnie te grzybki za hajs, i wtedy po prostu te grzybki w jakiś tam sposób nie tyle zmieniają rozgrywkę, w sensie nie jest coś takiego, że nagle stajesz się super lepszy, ale jednak ułatwiają, przyspieszają, można powiedzieć, twój rozwój, rozwój troszeczkę. I mamy też gryfa, który w ogóle jest 50%, ale po prostu tutaj grzybki po prostu tak dużo, że, znaczy, jeszcze premia środowiskowa, ale grzybków dużo, naprawdę dużo trzeba na niego sobie wydać. No, ale my na razie będziemy się tym przejmować, bo na razie sobie już nie kupiłem żadnego. Doktor, doktor AWW to jest coś takiego, że można sobie raz dziennie zakręcić kołem. Dzisiaj raz dziennie za darmo, a tak potem a resztę za ugrzybki. No to kręcimy, więc zobaczymy, co ciekawego nam wydropi. I zdobyłem. Drewno? <laughs> Drewno? Drewno chyba zdobyłem. <laughs> Nie jestem jeszcze do końca pewien, do czego będziesz drewno, co nie? To muszę jeszcze dużo rzeczy tutaj dowiedzieć się. Yy, Grzybiasz i tu no i to jest moja właśnie postać, co nie? Tu są tutaj moje umiejętności. Ile mam? Dobra. Tutaj moje umiejętności. To jest tak. To są też coś takiego, jakieś ordery są, czyli na przykład coś co yy, może na innym przykładzie wygrane walki, że na przykład zależnie od tego na przykład wygrane walki wymagane do kolejnej klasy, czyli jak 10 walk do, to zrobimy to wszystkie cechy będą plus 2 aktualnie powiedzmy są tam plus 1 i tutaj tak samo, że na przykład wykonamy 50 zadań teraz to będzie plus 4, a jak wykonałem 25 to było plus 3, czyli takie dodatkowe ordery tutaj moją no to już, trzecie. dobra, co my tam mamy dalej, poczta no to, przyjaciele, ja nie, nie, nikogo nie mam Hadesiaka chciałem dodać, ale on jest chyba w innym świecie, tak, nie wiem czy się da Szczerze mówiąc, gildii też nie mam, bo dopiero zaczynam. Dopiero to jest początek. Yy, tutaj mam listę, tu mam się gildie, twierdzę, pupilę jakieś takie statystyki. Można zobaczyć na którym miejscu jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Jak widzicie bardzo wysoko. <laughs> mm, lochy. To jest coś czego jeszcze, do czego jeszcze nie mam dostępu. Być, to się odlokuje chyba jakoś w trakcie mojej przygody. To może jakoś w następnych odcinkach się uda. Na razie, na razie jeszcze nie mam niestety dostępu do tych lochów. No i na samym dole jest stwierdza, czyli miejsce, gdzie będziemy mogli po prostu rozwijać, że tak powiem, nasz domek. I tu nie można, dopiero jest dostępne od 25 poziomu. Czyli, no jakby nie patrzeć jeszcze, troszeczkę nam brakuje. Tego poziomu Dobra i tak, o i tutaj jest na przykład pokazane, że mam takie surowce jak drewno i takie w sumie pierdolę mam, co nie, trochę drewna, trochę kamieni yy, I to tam w jakiś sposób, jakoś to się chyba będzie dało kupować I to w jakiś sposób powinno nam yy, pomóc właśnie wybudować na przykład jakiś tam, jakąś tam twierdzę i tak dalej, co nie, to skarbiec To to jeszcze, no jak powiem to w przyszłych odcinkach będzie Ja będę tą serię tak kręcić co jakiś czas, kiedy będzie mi trochę tak wyższy poziom będę miał chociaż trochę Yy, chociaż nie wiem, jak duży poziom uda mi się zdobyć w jakim czasie. Mam nadzieję, że w miarę szybko, yy, zwłaszcza, że to dopiero początek. Więc mi się wydaje, że ten początek to w miarę szybko się expi. Yy, no dobra, mamy trochę czasu I jeszcze to wiecie co weźmy? Może jakąś misję sobie wykonajmy? I to jest na przykład spoko, bo tu jakąś taką laseczkę można dostać. I to jest yy, tego pytanie teraz, co warto? Chyba laseczkę, bo można jakby co sprzedać, co nie? To bierzemy tutaj. I półtora minuty nasz gościć na wyprawę. A tymczasem możemy się na przykład zabawić w zbrojowni. Oczywiście, byśmy mogli się zabawić, gdybyśmy mieli hajs. Ale nie mamy hajsu. Bo wszystko, żeśmy już wydali na głupoty. A tutaj dobra. Trzeba poczekać. Na końcu, jak już minie ten czas, jest jeszcze taka scenka że niby tu jest jakaś walka, ale na razie nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby ci przeciwnicy cokolwiek mi zrobili. Bo to raczej jesteś te słaby łuszcze. Są no i dostaję trochę hajsu. Może kupmy sobie w ramach urozmaicenia krowę. Zawsze to będzie jakieś przyspieszenie. O! <laughs> Kurczę, grzybka wydałem? Nie, nie, nie wydałem grzybka. Uff, Coś przestraszyłem? 52 sekundy, dobra. Wiecie co, tych myślę, żebym pokonał, i za tym bym dostał level, ale ja mam inny teraz cel. Moim zadaniem jest zniszczyć mojego imiennika, który ukradł mi moje. moją ksywę. Jakim prawem? Niewiarygodne. Jak on to mógł mi zrobić? Co nie, zaraz go zniszczymy. Sama, chwały. A zobaczmy, czy jest na przykład Admiros. Tak się go Zobaczmy, czy jest Admiros. Admiros jest Admiros. Patrzcie, Admiros jest tutaj czternasty poziom. To raczej, raczej jakiś też taki przebieranie. Zobaczmy, czy jest na przykład plaga. O, plagi nie ma, ciekawe. Zobaczmy, czy jest na przykład Diabeł. Jest Diabeł, drugi poziom, co nie? A nawet wygląda na diabła. <laughs> Kogo jeszcze możemy sprawdzić? Możemy jeszcze sprawdzić. A to ciężko, bo oni to max Citera na przykład. max Citer Max. Cheater. Nie znaleziono. No, Bladeusza znaleziono. Dobra. Dobra. Już czas minął chyba walki. To idźmy do Bladeusza. Kurde. Dobra, czas się zniszczyć, swaniaczku. Atakuj. MYK, ale ładny headshot. No nauczy się trochę posłuszeństwa. <noise> Dobra. Został zniszczony. Nieźle. Muszę przyznać, że nieźle. Dobra, myślę, że nie ma co tracić czasu. Choć, weźmy jeszcze w karczmie kolejną misję. W ten początek, mówię, na tyle szybko czas leci, że tutaj praktycznie, e, cały czas warto, najwięcej doświadczenia, cały czas warto brać te misje w karczmie, bo one dosyć szybko zlecą. Tymczasem wchodzimy tutaj, patrzymy, że jest gorsze, więc sprzedajemy. Sprzedajemy za jakiś hajsik. No i sobie już tutaj. O, na przykład, wytrzymałeś sobie, zainwestuję, bo mam taką możliwość. To czemu nie lepiej? Wolę na razie wydawać ten cały, ten cały hajs. Zawsze, jak ktoś mnie też zaatakuje, to też nie będzie miał mnie za bardzo z czego okraść, bo po prostu tego hajsu nie będę miał. I na przykład tutaj był jeden taki cwaniaczek którego zaatakowałem. Muszę niestety znowu 10 minut poczekać. Ale był jeden taki cwaniaczek którego zaatakowałem. To był ten gościu, i tutaj ukradłem od niego całkiem dużo hajsu, co nie? Więc yy, warto będzie go znowu zaatakować. Niestety znowu muszę poczekać yy, 10 minut. Tak, 10 minut. No i proszę Państwa, i kolejna misja wykonana! No, i ogólnie na początku to jest po prostu takiej dużo zabawy, co nie? Ja muszę po prostu zdobyć większy level. O, ja gdzieś kręcę, siódmy level zdobyłem. No po prostu pięknie. Siódmy level zdobyłem, co nie? No po jest dużo zabawy, właśnie dużo wykonywania yy, tych misji śmiesznych. Czyli tutaj znowu patrzymy, co się najbardziej opłaca. Wydaje mi się, że ten. Hajs jest kuszące, ale w sumie chyba na tym poziomie to lepiej będzie jak po prostu więcej, bardziej, szybciej podespię. Więc teraz na przykład biorę takie zadania, raczej jak już nie czytam ten opis, bo ten opis to jest opis z opisem, ale i tak się patrzę co się dostaje za to. Yy, że tak powiem, na początku chyba jednak warto tutaj się bardziej skupić na tym, żeby po prostu bardziej e podexpić żeby już podekspić potem, y, na początku wbić szybszej e level, a potem najwyżej, ja mam taką taktykę, że na początku wolę szybciej podexpić, potem trochę spowolnić, bo też trzeba pilnować się z tym, że wraz z rozwojem postaci, y, że tak powiem, musisz stawać się coraz silniejszy, co nie, jeśli za szybko zrobisz level, a na przykład będziesz słaby, no to wszyscy zaczną cię atakować, na przykład, co nie, będzie ci bardzo ciężko się obronić, a to wiecie, to musi iść w parze. Dobra, zobaczmy, co tym razem dostaniemy za kolejną misję. Myk z promieni. Ogólnie to nie wspominałem, w sumie, ale ja jestem tą czarodziejką, elfką, magiem, co nie? Czyli ogólnie władam magią. Jestem właśnie. Elfką, czyli, no, dobrą elfką, tak jakby była ta strona dobra i zła. Nie jestem tą stroną dobrą, sobie stwierdziłem tym razem wyjątkowo, bo zazwyczaj wybieram złą stronę, a stwierdziłem, a co tam będę dobrą stroną, więc jestem dobrą elfką. E, ładną laską, oczywiście, no, bo jakby to inaczej, no i sobie właśnie tutaj pomału, e, pomału się rozwijam. Myślę, że w tym odcinku jeszcze jedną osobę, co najmniej, jednej jeszcze jednej łomo, jeszcze jednej osoby postaram się co najmniej łomot spuścić. Te osoby na przykład są strasznie silne, co nie? I boję się że na przykład, na przykład Gdybym miał zaatakować takiego ósmego levelowca To pomimo To pomimo moich bardzo silnych obrażeń Boję się, że mógłbym go nie pokonać Co nie? Więc wolę nie ryzykować Dobra, mówię, na początku A to awotorniczość mi spada, co nie? Dobra, na początku cały czas robimy misję. Coś fajnego szukamy O, jakieś fajne rękawice Pancerz 7, siła 6 Mm, możemy zobaczyć, jakie my mamy rękawice. O, oho, oho, oho. chyba byłbym głupcem, gdybym tych misji nie wziął, chyba co nie. Niby nie są drogie te rękawice, co nie jakieś takie grosze, ale no, nie ukrywajmy, że są o wiele lepsze od moich i to jeszcze dobrze płatne. Długa misja, jak na te misje, <grym> jakie na razie robiłem, więc bierzemy w ciemno, tak? Ale nie wiem, czy na jak nie jest na telefonie, co nie? Ktoś tak mi się wydaje, że jest na telefonie, więc jak będzie na telefonie, to dobrze, to będę mógł ekspić na telefonie i na przykład za tydzień. Już będę tak wyekspiony, że. Łu! Tak to będzie. Doskonale! Kolejny przeciwnik pokonany. Dobra, odbierzmy naszą nagrodę. Tu wymieńmy to, sprzedajmy. Dobra, i teraz już widzimy, że mamy hełm. Mamy też mnóstwo hajsu. Dobrze, mamy też trochę hajsu. Więc chyba trochę sobie jeszcze poinwestujemy w co, co możemy. I teraz już coś słabszego musimy. To tak, ogólnie jeszcze tak tylko wspomnę, teraz będziemy, możemy już zaatakować kogoś, więc teraz kogoś zaatakujemy, ale właśnie, jeszcze nie wspomniałem o tym. Gildia. Jest możliwość założenia tutaj gildii. Ja wspomniałem, że nie jestem w żadnej gildii i prawdopodobnie jako, że będę w tą grę grać, prawdopodobnie założymy własną gildię. Gildia kosztuje tutaj aktualnie za 10 golda, więc to jest troszeczkę, no troszeczkę to jest do zebrania. Ale myślę, że spokojnie jest to do zrobienia, co nie? Więc myślę, że za jakiś czas, jak troszkę podekswie jakaś gildia zostanie założona, na pewno wam, wam o tym wspomnę w następnym odcinku. No i po prostu będzie taka możliwość dołączenia. Nie wiem, jak to jest z tymi gildiami, czy to jest jakieś ograniczenie postaci, typu, że tylko tam, nie wiem, 10, czy to trzeba się rozbudowywać. Będę prawdopodobnie przyjmować osoby z najwyższym poziomem yy, logiczne. No i zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę na początku założyć i to ogarnąć, więc to jeszcze spokojnie, to jeszcze pewnie trochę minie zanim tą gildię założymy. E, tak tylko wam wspominam. Dobra. E, została nam arena i teraz właśnie chcę zaatakować sobie jedną postać, którą ostat... wcześniej atakowałem. O tak, zobaczę czy w ogóle mam taką możliwość zaatakowania tej samej osoby. Czy chcesz zaatakować? Okej, okay. zaatakujmy go. On jest... Patrzcie, zniszczę go. Słaby jest strasznie, co nie? O, zniszczę, i patrzcie, widzicie to? Patrzcie, jaki łup. To jest, i to jest już fajny. To jest właśnie fajny. Ne, fajny, jak na ten poziom, co? O, może w ten sposób. To jest całkiem przyzwoity łup, jak na mój poziom. Bo ja jestem poziom numer siódmy, więc no, trochę mały taki ten poziom. Ale jak na mój poziom, to jest bardzo fajny, e, obiecujący. Obiecujący wynik. No, ta szata by się przydała w sumie lepsza, ale ta mi się nie podoba. Jak coś lepszego będzie w sklepie, to wtedy kupię. Yy, I co tu, co tu jeszcze mogę zrobić? Dobra, to zainwestujmy w coś. Myk i Myk. Dobra. Dobra, myślę, że tutaj nie ma już co dłużej przedłużać. Ogólnie tak prezentuje się gra Shakes and Fidget. Co nie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście link znajduje się do gry w opisie. Ja w tą grę będę sobie pykał. Gram właśnie na, na świecie dziewiątym właśnie o to chodzi, że na przykład Hadesia gra na innym świecie, co nie? Ale ogólnie ja gram sobie na świecie dziewiątym, bo to w ogóle jak stworzyłem postać, to tak w sumie nie patrzyłem. W sumie tak na szybko strasznie stworzyłem postać, że stworzyłem postać, wybrałem tego maga, tak w sumie stworzyłem, wiecie, że tak w sumie nie zastanawiałem się nad tym za bardzo. E, tak wszystko na szybko strasznie poszło i wybrałem, wybrało mi losowo ten świat dziewiąty i tak da, zaakceptowałem, tak nie zwróciłem na to uwagę w ogóle. Jestem na ten świecie 9, No trudno. Ja sobie gram na świecie dziewiątym, jeśli ktoś chce do mnie dołączyć, to zapraszam, tylko proszę mnie nie atakować, łobuzy. Nie wolno, nie wolno atakować Bradeusza. Można się dołączać do gildii Bradeusza ewentualnie, ale nie ma atakowania. Dobra, nie atakujemy, nie atakujemy bradusza, nie wolno. Nie wolno atakować dusza. No, więc jeśli to chce, to spoko No i mówię, co jakiś czas się chyba coś z tego nagram po prostu Dobra, to byłoby na tyle Elo, elo!